W naszym studiu ponownie Jerzy Zięba. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie Jerzy, jedna ze słuchaczek zwróciła uwagę, że o różnych minerałach, witaminach, suplementach mówiliśmy, natomiast twierdzi, że pominęliśmy witaminę E i koenzym Q10. Nadróbmy to dzisiaj w takim razie. Cóż to mm, za substancje okay. po co nam one? E, no, witamina E, tak samo jak każda witamina czy minerał, działa ogólnoustrojowo i tutaj nie można wyszczególnić działania witaminy E na to, 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 to czy tamto. Ale my tak lubimy, na to, na to, no, na to. No na to. tak, bo. Do tabelki. Właśnie o to chodzi, że, że człowiek nie powinien yy, brać witaminy E czy witaminy A, czy na coś. Dlatego, że to są wszystko substancje naturalne dla nas, one działają ogólnoustrojowo, natomiast witamina E jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, wspomaga działanie mięśnia sercowego, to też trzeba o tym powiedzieć, ale jest jedno ale. Otóż witamina E, jak się przyjrzymy dokładniej składowi yy, chociażby suplementów diety, yy, to zauważymy, że ta witamina E. Widnieje na, na, na opisie danego suplementu w postaci zawsze prawie tego samego elementu, czyli tak zwanego alfa-tokoferolu. A witamina E to nie jest tylko alfa-tokoferol. Witamina E składa się z ośmiu takich substancji. To dlaczego jest tylko jedna w suplementach? No bo. Bo wyekstrachowanie tych ośmiu jest bardzo drogie. <laughs> I to rzeczywiście jest tańsze. Yy, witamina E, żeby dobrze działała, to właśnie musi mieć te wszystkie osiem substancji, z których tak prawdę mówiąc dopiero składa się cała witamina E, a nie tylko jedna ósma. Ona znajduje się na przykład w orzechach, yy, no znajduje się oczywiście w naturze. Czyli najlepiej jeść yy, naturalnie. Specjalne, yy, yy, stosuje się taką mieszaninę yy, olejów, to znaczy mieszaninę Wszystkich postaci właśnie witaminy E otrzymuje się to ze specjalnego rodzaju palmy. I dobre produkty. No, ja, ja znam tylko taki jeden, ale nie będę się chwalił. Zawierają właśnie osiem rodzajów witaminy, tylko że to podraża bardzo produkt. Bardzo. Można wyizolować niektóre z tych, szczególnie gamma i delta, tokotrienole, które są szczególnie aktywne, ale to jest już naprawdę bardzo drogie. Natomiast sama witamina E, stosowana właśnie w takiej formie, no, jest najlepszym suplementem, jeśli chodzi o tą witaminę E. Tylko że no Musi być tych 8 izomerów, musi być tych 8 rodzajów właśnie w jednym produkcie. Yy, witamina E, yy, tak jak powiedziałem, jest dodawana bardzo często do różnego rodzaju suplementów tylko po to, żeby zapewnić. Że ten suplement, ta substancja, o którą nam chodzi się nie utlenia, bo ona jest silnym przeciwutleniaczem. Mhm. I często z tego powodu będziemy widzieli, że w danym suplemencie jest dodana witamina E w postaci na przykład właśnie alfa tokoferolu, ale nie jest to źródło witaminy E. Ona jest tam dodana tylko z, 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 dla celów technicznych. Yy, ja w, w w pierwszej części ukrytych terapii opisałem bardzo dokładnie właśnie tą witaminę E. Opisałem, napisałem tam rzeczy takich, które no niestety, muszę ze smutkiem powiedzieć, na uniwersytetach medycznych tego się studentom nie wykłada. A powinno się, dlatego że nie zwracamy uwagi na to w ogóle, że te tokotrienole, bo mamy cztery Tokoferole i cztery tokotrienole. I te tokotrienole, one są dużo bardziej aktywną częścią. Właściwie najmniej aktywną to jest właśnie ten alfa-tokoferol, który, który jest wszędzie sprzedaje się jako witaminę E. Natomiast te alfa-toko, przepraszam, te tokotrienole, one są najbardziej aktywne, mają największy wpływ na nasze zdrowie. Wystarczy powiedzieć, że na temat tokotrienoli są organizowane całe konferencje. Na ten temat. O no, nas nikt nic nie wie w Polsce na ten temat. A to jest już tak niezwykle ważne, tak niezwykle istotne, że te tokotrynole mają bardzo silne działanie terapeutyczne tak samo. Ja to opisałem. To tyle o witaminie E. Kojęzym Q10. No właśnie. No ale to, panie redaktorze, ile mamy czasu? Mało. O Jak właśnie, zawsze. no co ja mam powiedzieć? Teraz? Nie da się. Może tak w takiej pigułeczce, ile tylko się da, żeby to słuchacze nasi wiedzieli. Koenzym Q10 jest naturalną substancją, która jest wytwarzana w naszym organizmie. Ale z wiekiem, no, ten koenzym Q10 nam zanika. W wątrobie on jeszcze się utrzymuje przez, na dosyć wysokim poziomie przez dosyć długi czas, ale w mięśniu sercowym, gdzie go bardzo potrzeba, za chwilkę do tego dojdę, to tak po pięćdziesiątce mniej więcej, to już mamy go połowę. Czyli od jakiego wieku by się należało suplementować? No, ja myślę, że tak, około 50 lat, jak mamy, to warto byłoby już się suplementować tym. Ale to jest temat dużo bardziej skomplikowany. Chciałbym jednak wrócić do tego, że to jest naturalna substancja, nasz organizm go wytwarza, ale jest pewien problem, dlatego że może inaczej. Koenzym Q10 odgrywa właściwie największą swoją rolę. On podobno bierze udział w 200 reakcjach biochemicznych, ale kto to wie, tak naprawdę dla nas to nie ma znaczenia. Natomiast chyba trzeba by to powiedzieć, że on odgrywa największą swoją rolę w, w, w tworzeniu w naszym organizmie energii, dzięki której żyjemy, rozmawiamy, mówimy, chodzimy itd. Tak to dzieje się w każdej komórce. Żeby ta energia powstała, to w tej komórce, którą mamy, do specjalnego miejsca, co się nazywa mitochondrium, mądrze, tam muszą dojść pewne substancje, z których organizm wytworzy związki energetyczne. Żeby te substancje weszły do mitochondrium, Potrzebny jest koenzym Q10 nie tylko, ale między innymi tam jest jeszcze potrzebna karnityna, ryboza i tak dalej, Czyli ale Nie tylko seniorom główny... jest potrzebny. Nie, nie, tylko seniorom. Nie, nie, nie. Głównym czynnikiem tu jest koenzym Q10. I teraz tak, ten koenzym Q10 występuje w dwóch formach. Tak zwanej formie zredukowanej i utlenionej. Znowu ja bardzo nie lubię używać takich naukowych określeń, ale dwie formy, co dla słuchaczy naszych jest ważne. To, jak się nazywają te formy. To jest ważne, chociaż jest to znowu nazwa, której nie lubię używać, ale jedna to jest ubiquinon, non po polsku, ubiquinon. W języku angielskim, jeżeli ktoś gdzieś tam będzie szukał sobie po internecie, to jest ta forma mniej aktywna. Ona jest potrzebna też, ale to nie ta forma jest potrzebna do wprowadzenia tych substancji do mitochondrium, żeby wytworzyć energię. Ten rodzaj koenzymu Q10 nazywa się ubichinol. Zwracam uwagę na końcówkę. Non i nol. Non jest koenzymem Q10 znacznie tańszym, ale znacznie mniej efektywnym. Mniej więcej pięciokrotnie. Ubichinol kończący się na nol, jest substancją czynną, właśnie tą, która wchodzi w mitochondria. To jest ta substancja, która, powiedzieć można, działa właśnie na poziomie mitochondrialnym, ale to już jest odpowiednio droższy produkt. Ale jest i z tym, i z tym następny problem. Dlatego, że jest problem z wchłanialnością. Bo co z tego, że my coś sobie, sobie połkniemy, jeśli On nie no wchłoniemy. Właśnie. To jest Wydalimy. następny temat rzeka. I to się dotyczy, dotyczy to wszystkiego. Witamin, minerałów, wszystkiego, co spożywamy. Bo bardzo często mówimy, jesteś tym, co jesz. Nie. Jesteś tym, co, co wchłoniesz, wchłoniesz. A nie to, co zjesz. Bo to, to, co zjemy, poleci zaraz tam na południe i koniec. I teraz trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy... Jeżeli mamy suplement, który zawiera UBichinon, to po pierwsze musi się wchłonąć, po drugie musi ulec przemianie enzymatycznej najczęściej w naszej wątrobie, żeby zamienić go w ten UBichinol. A ta przemiana enzymatyczna jest coraz słabsza z wiekiem. A więc tu mamy kilka czynników takich nakładających się na to, że jeśli kupimy produkt tani, to niewiele z niego skorzystamy. Kupimy produkt droższy, już mamy możliwość skorzystania z niego w wyższym stopniu, pod warunkiem, że będzie się wchłaniał. Pod I pod warunkiem, że jest uczciwie wykonany, to znaczy, jak jest no droższy, więc, to y... za celowo to jest, to jest pytanie, za jak to Amerykanie mówią 64 tysiące dolarów, dlatego że na, w Genewie rozmawiałem z producentem. Ubiquinolu, to jest firma Kaneka, firma japońska, która jest jedynym producentem, oni jedyni opanowali technologicznie właśnie produkcję Ubiquinolu, bo to jest bardzo niestabilna cząsteczka, ona się bardzo szybko utlenia, oni to opanowali. Byłem na ich stoisku, rozmawiałem, oni mi pokazali opakowanie z, z koenzymem Q10, gdzie było napisane Kaneka, czyli że to jest z ich firmy, oni powiedzieli tam nie ma koenzymu Q10, myśmy to zbadali. To okay. co jest? Ja mówię, oni mówią, no, jest olej, ale tam koenzymu Q10 nie było w ogóle. A takaś jakaś podróbka była? No, wszystko się podrabia. Uh -huh. Ale wrócę jeszcze do, do tego koenzymu, bo to jest tak niesamowicie ważna dla nas molekuła, naprawdę. Między innymi dlatego, że z wiekiem stajemy się coraz słabsi. Prawda? Między innymi dlatego, że mamy niskie poziomy koenzymu Q10. Jego pozyskiwać naturalnie? Tak, on jest w, w produktach spożywczych, w mięsie, na przykład, w jajkach. Jego, tylko to są niewielkie ilości, a my z wiekiem potrzebujemy uzupełnić, uzupełnić, żeby to było na poziomie normalnym dla nas. A, no, tak jak powiedziałem, z wiekiem to spada, ale jest ogromny jeden problem. I o tym nie mówi się ludziom, yy, dlatego że substancją wyjściową, do produkcji hmm, koenzymu Q10 w naszym organizmie jest taka jedna substancja, która przechodzi przez kilka kroków. <laughs> w drugim kroku, <laughs> czyli mamy szlak metaboliczny składający się z kilku kroków, i tam gdzieś na końcu jest koenzym Q10. Na końcu, czy gdzieś tam pomiędzy, jest również cholesterol. Aha, no właśnie. Wiem, do czego pan A zmierza. więc, no tak. I teraz, jeżeli na, mamy pierwszy krok tych reakcji, drugi krok, i tam w tym drugim kroku jest pewien enzym, dzięki któremu yy, głównie nasza wątroba produkuje cholesterol. Ale nas tak wystraszono tym cholesterolem, rozmawialiśmy o tym już każą kiedyś. Każą nam go obniżać, Ta, tak? Każą nam go obniżać, nie wiem po co, bo to jest bardzo potrzebna nam substancja. Ja często mówię, że pies i cholesterol to najlepsi przyjaciele człowieka. Każą nam obniżać, ale jak? Podają nam leki, których uważam, że nie powinno się nazywać leki, bo one niczego nie leczą, które się nazywają statyny. A więc różnego rodzaju atorwa, statyna, lipos... E, e, tych, tych, tych nazw chemicznych jest bardzo wiele, bo jest róż, wiele różnych odmian. Ja bardzo proszę, żeby każdy z Państwa zobaczył, czy nazwa handlowa, która jest dużymi literami, ma pod spodem nazwę chemiczną, która się kończy na statyna, statinum, albo coś takiego. To jest statyna. Co to robi? Ta statyna. Czy ta substancja, bo mówię, to wcale nie jest lek, hamuje działanie tego enzymu w kroku numer jeden i zaburzony jest wtedy cały cykl. Wszystko, bo zaburzyliśmy krok numer dwa, więc krok numer trzy już nie będzie wykonany tak jak potrzeba. Do czego to prowadzi? To prowadzi do zmniejszenia ilości cholesterolu wyprodukowanego, bo nałożyliśmy hamulec na to. Ale hamulec nałożyliśmy na takim poziomie, że to również wyhamowuje. Produkcję naszego własnego koenzymu, koenzymu Q10. Q10. No więc, my tu podajemy komuś statynę, która powoduje osłabienie mięśnia sercowego, dlatego że największe zapotrzebowanie na koenzym Q10 w organizmie człowieka jest w mięśniach najbardziej yy, aktywnie pracujących. No, który mięsień najbardziej aktywnie pracuje cały czas? Sercowy. Ser sercowy. Ja, ja myślę, że do tego wątku i tak wrócimy, bo to. Pewnie Przecież tak. nie załatwi się jedną rozmową. No Jerzy Ziemba, autor książki Ukryte terapie. czego Ci lekarz nie powie. No Dziękuję pięknie.